taki plan, żeby wstać dzisiaj rano wcześniej, o 9, żeby przyjść przed wszystkimi tłumami do budwy, ale no, że tak powiem, zaguzdraliśmy się ze śniadaniem i ze wstawaniem i jak widzicie, jest dość sporo już tutaj turystów. Dzieciusie. Tutaj na tatuaże. Szelek tylko brakuje. To jak ty. No, tylko mi szelek brakuje. A pan zamówił już kawę, panie kocie? Tak jak Łukasz wspomniał, dzisiaj jesteśmy w Budwie. Budwa to najstarsze miasto Czarnogóry. No, całe miasto jest takie sobie, bo jest olbrzymie i betonowe i posiada bardzo dużo bloków, ale przez to przyjeżdża tutaj bardzo, bardzo dużo turystów, ma bardzo duże zaplecze hotelarskie, noclegowe i nazywane jest Miami Czarnogóry i głównie słynie z tego, że jest to taka imprezowa właśnie część Czarnogóry, bardzo, bardzo przeznaczona dla turystów, właśnie dla fanów imprez. My nie zostaniemy tutaj za długo, ale zwiedzamy dzisiaj właśnie starówkę, która jest piękna, zachwycająca i to, co mi się bardzo w niej podoba, to to, że o dziwo jest o wiele mniej turystów niż w Kotorze. Miasto słynie także z organizacji różnych festiwali i dzisiaj też jest jakiś festiwal, jeśli się uda, to wam pokażemy parę migawek także z niego. Festiwal ryb i wina. Festiwal ryb i wina. Brzmi pięknie. Mają też plaże, o czym już mówiłem w poprzednim odcinku. Te plaże są przynajmniej teraz bardzo brudne. Może w sezonie oni je czyszczą, natomiast teraz jest mnóstwo śmieci i ja bym na takim czymś się nie położył. Wyjechaliśmy jednak z Budwy, ponieważ było dosyć wcześnie, nie chciało nam się czekać na wspomniany festiwal, ale za to pojechaliśmy kawałeczek dalej, żeby zobaczyć wyspę, która nazywa się Święty Stefan. Co ciekawe, wstęp na tę wyspę jest dosyć utrudniony, bo jest ona teraz w całości... Dobra, historia jest taka. Kiedyś była to wyspa rybacka i ludzie tam mieszkający byli uzależnieni od właśnie połowu ryb. Po wojnie zaczęła się duża migracja i wyspa pustoszała i wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby ją w całości przerobić na hotele i restauracje. Tak też się stało, z tym, że te hotele są bardzo drogie i na tą wyspę mogą się dostać tylko osoby, które mają właśnie nocleg wykupiony w takim hotelu albo rezerwację w restauracji. Także my tylko podziwiamy z odległości. Jak widzicie na rejestracji tego samochodu, jesteśmy w starym barze, czyli w miejscowości, która ma 1500 lat. I jest ona tam. Idziemy tam teraz do środka. Wejście do tego miasta prowadzi przez sklep z pamiątkami, a czy przez całą ulicę sklepów z pamiątkami autentycznymi i tymi mniej autentycznymi. Są też restauracje i miejsca, gdzie można kupić rakije, wino, miód i różne specjały regionu. Ten region słynie z granatów i na tej ulicy robią świeżo wyciskany sok z granata. A dodam dla osób, które nie wiedzą, że sok z granata ma właściwości takie jak Red Bull, więc jak się napije granatowego soku, to ma się siłę i chce się latać. A ja jeszcze dodam, że jest sezon na granaty i wszędzie te granaty sprzedają świeżutkie, zerwane z krzaka. Tam jest meczet.
Wejście dla jednej dorosłej osoby to koszt 2 euro. Co się tu wspina? Jezus, dwa małe koty. Mamusia wzywa. Kiciusia. Mama wezwała. Mamusia. Mamusia wezwała na obiadek. Wszystkie trzy przyszły. Malutkie kociołeczki. Kurczę, no mamy saszetkę, ale nie przy sobie. Ewidentnie jest to kraj koci. Gdzie nie pójdziemy, czy w Kotorze, czy w Budwie, czy tutaj, wszędzie są koty. Nawet na... No wczoraj jak spaliśmy, teraz dwa dni nad morzem, tam też przyszedł do nas kot. Trzy w sumie koty. Więc fajne. Podoba mi się to. No dobra, takie moje ogólne odczucie odnośnie tego miejsca, to jest po prostu miasto z kamienia i w zasadzie tyle. Ruiny. Co tutaj jest? I tu co? Oj, spada mi kamera. Nic tu nie ma. Bluszcz i kamienie. No ale ciekawe, że zachowało się jeszcze, nie? Że normalnie miejsca, drzwi, framug i drzwi i gdzie kiedyś były jakieś domy, to się zachowało. I niektóre budynki jeszcze do dzisiaj są. Pewnie ludzie, archeolodzy mogą się coś tutaj popodniecać. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest niesamowite właśnie, że to miasto jest tak dobrze zachowane, jego ruiny. I można tak uchodzić po nim, widzieć, gdzie są ruiny budynków, ulic i poczuć właściwie, że kiedyś żyli tutaj ludzie. Kilkaset lat temu tutaj toczyło się normalnie życie, a dzisiaj są tylko ruiny. Niesamowite jest również to, że jest 7 października, a my chodzimy w krótkich rękawkach i jest nam wciąż gorąco. Także powiem wam, że Bałkany na jesień to był bardzo dobry wybór. Teraz wam pokażę, jak wygląda to miasteczko z góry z lotu ptaka, czyli z lotu drona. Nie pokażę wam. Wiesz dlaczego? Wczoraj jak wleciałem w powietrze naszym dronem, żeby zrobić piękne ujęcia, dron spadł z wysokości 80 metrów i się roztrzaskał, więc niestety na najbliższych odcinkach nie będzie pokazywanych ujęć z drona, ponieważ muszę go odesłać na gwarancję czy na ubezpieczenie i oni mi tam odeślą nową, także niestety nie mogę wam pokazać tego pięknego miasta z góry. Ojej, jestem głodna. Pewnie, że dostaniesz. To będą owoce morza za chwilę, kochana. Korzystając z okazji, że jesteśmy nad morzem, to dzisiaj będziemy serwować specjały regionalne. Co prawda nie zrobimy dzisiaj nie czarnogórski specjał, tylko chorwacki, ale na pewno tutaj w Czarnogórze też to jedzą, bo zresztą kupiliśmy to tutaj. I to są, moi drodzy, kalmary, wspaniałe, wyłowione tutaj w Adriatyku. To są nóżki kalmarów, one się tutaj suszą. Do tego będą ziemniaki podawane razem z
szpinaki. Niestety nie udało się kupić szpinaku świeżego, więc mamy mrożone takie kulki. Do tego będzie cytryna, czosnek, oliwa, białe wino i pyszna kolacja. Obiad będzie zjedzony z widokiem na morze. A ja gotować będę, bo ja dzisiaj mam dyżur przy kuchni, a Kasia przy zmywaku. Ciekawe. Proszę bardzo, wspaniała żoneczko. Bon appetit! A pachnie pięknie.